W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zakończyło się Światowe Forum Muzeum Pól Bitewnych. Eksperci z całego świata dzielili się swoim doświadczeniem w zarządzaniu muzeami pól bitewnych. Dyskutowano o wyzwaniach współczesnego świata, z którymi muszą mierzyć się muzea. Podczas Światowego Forum Muzeum Pól Bitewnych głosy zabrali eksperci z ponad 20 instytucji z całego świata, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr habilitowany Grzegorz Berendt. Mamy do czynienia m.in. okazję poznać, jak opowiada się o fińskich zmaganiach z inwazją rosyjską na przełomie 1939 i 1940 roku. Czy o tym, jak w Związku Sowieckim przekłamywano opowieść o bitwie pod Połtawą z 1709 roku i jak ta opowieść jest prowadzona w niepodległej Ukrainie. Ale poza tym dzielą się swoimi doświadczeniami goście z Egiptu, z australijskiego Darwin, z Kanady. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydało książkę Arytmetyka Wojny. Bitwy II Wojny Światowej w 15 infografikach. To jest praca zbiorowa. Zaangażowanych w nią było 18 specjalistów z Muzeum II Wojny Światowej. W całość poskładała to nasza grafik, Natalia Gawryluk, która całą koncepcję książki miała w głowie już od samego początku i dzięki temu uzyskaliśmy coś, co wydaje się, że jest na razie chyba precedensem na polskim rynku wydawniczym, a też myślę, że w Europie nie ma wielu podobnych publikacji. To publikacja popularno-naukowa, podkreśla Karol Szejko z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nie odkrywamy nieznanych szczegółów z tych bitew, natomiast pokazujemy je w szczegółach, pokazujemy je poprzez liczby, poprzez grafiki, poprzez mapy, z tym, że ta statystyka to nie jest tylko prosta statystyka, gdzie podajemy liczby. My staramy się ją rozkładać na czynniki pierwsze i przedstawiać treści statystyczne dla przeciętnych odbiorców treści historycznych tak, żeby one były zrozumiałe. Takie spotkanie jak Światowe Forum Muzeum Pól Bitewnych to dobra okazja do wymiany doświadczeń, wskazuje Karol Wardański, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień, obozów koncentracyjnych. Są pewne jakieś wskazówki, które mogą się jeszcze przydać na spotkaniach naszych, co mamy jeszcze spotkanie w szkołach, czy zaproszeni jesteśmy do szkół, albo czy w Polsce, czy w Niemczech. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.